Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Zen Fidget, a tak naprawdę omówienie nowej świątecznej aktualizacji. Info o niej wleciało dopiero dzisiaj, tak dosłownie myślę, że z dwie godzinki temu jakoś, albo nawet półtorej godzinki. W każdym razie od razu jak się dowiedziałem, to stwierdziłem, że nagram. Jest to aktualizacja 11.0, w teorii numerek można powiedzieć je poziom wyżej, więc no spodziewalibyśmy się dużych zmian, ale takich zmian niestety nie ma. Standardowo głównie legendarny loch, jakieś zmiany z nim związane, ewentualnie jakieś drobne poprawki, błędów i tego typu rzeczy, także no szkoda ale oczywiście omówimy sobie standardowo tą aktualizację, pokażę Wam co się tak naprawdę zmieniło i co będzie się działo, także na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, możecie zasubskrybować dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie po newsy generalnie związane z Shakesem, bo raczej tu się staram na bieżąco i jak najszybciej Wam to wszystko wrzucać i od razu informuję, że dzisiejszy film z Wojownika o godzinie 16, który miał być zostanie przeniesiony na jutro, bo po prostu nie chcę wrzucać dwóch filmów w jeden dzień a że dzisiaj wyskoczyła aktualizacja, no to przestawię go tam, żeby po prostu jutro o 16 się opublikował. Dobra, możemy powolutku zaczynać. Ja to mam dla Was przygotowane w formie screenów tego typu, dlatego że Forum Polskie nie działa w dalszym ciągu i po prostu wszelkie informacje widzimy na Discordzie. Więc, no, tak wam, takie Wam screeny porobiłem i to sobie po kolei omówimy. Dlaczego Forum Polskie nie działa? Dużo z Was może się zastanawiać. Był jakiś atak hakerski już dawno temu. Na wszystkie fora, tak naprawdę, szejksowe. No i póki co postawili do życia forum międzynarodowe i niemieckie. Teraz pracują nad czeskim i polskim, więc no nie wiadomo kiedy będzie, jak będzie, to już będą takie normalne omówienia. No a teraz musimy korzystać właśnie z takich screenów. Ja sobie to otworzę na drugim monitorze. No i z tego screena, tak naprawdę, najbardziej nas interesuje to, że aktualizacja świąteczna zostanie wgrana na serwery w środę, czyli już jutro powinna być właśnie dostępna. Powinniście już ją mieć, czy to na Steam. Czy na telefonie może troszeczkę później być na telefonach aniżeli na Steamie? Chociaż ostatnio do oni się starają w miarę to równocześnie wygrywać. Tak więc od jutra będzie to wszystko dostępne. Tu jakby się ktoś pytał właśnie od kiedy. No i mamy legendarny log, władca w odzieniu, tak się będzie nazywał. Otworzy swoje bramy w piątek 17 grudnia o godzinie 16. Co ciekawe, czyli nie o 18 no ale pewnie serwery po raz kolejny przeciążone, godzina 16 wszyscy wracają tam z pracy i tak dalej piątek, weekend się zaczyna, więc wydaje mi się, że no dużo, faktycznie dużo osób wbije wtedy na gierkę no i mogą być znowu problemy, ale zobaczymy, ja zobaczę czy będę w domu, jak będę to oczywiście postaram się dla Was od razu nagrać jakieś pierwsze przejście takie powiedzmy, żeby zobaczyć co się generalnie w tym lochu dzieje, co się pozmieniało no i oprócz znajomych twarzy natkniecie się na nowe legendarne przedmioty, nowych wrogów i nowe środowisko, mamy tu jakiś zwiastun, zwiastun to pewnie będzie to samo co w gierce, więc ja może po prostu jak już będzie film z legendarnego lochu, to wam ten zwiastun tutaj puszczę, zanim jeszcze zaczniemy go przechodzić, bo tak jak mówię, on jest przeważnie w grze, to tam nie jest za bardzo istotne, co więcej wraz z aktualizacją pojawią się drobne wizualne poprawki i ulepszenia listę zmian znajdziecie na dole tego posta no i tu mamy, że będzie live na Twitchu oficjalnym Shakesa, no i takie generalnie rzeczy, więc to już mogę schować, no i teraz lista zmian i poprawek tak jak mówię, no w taki sposób muszę wam ją zaprezentować, jeżeli ktoś chce to sobie może zatrzymać film i samemu przeczytać, no a my powolutku lecimy od góry. No więc tak, nowości, legendarny loch, nowe środowisko, grafika oraz dźwięki. Legendarny loch, trzy nowe legendarne przedmioty i tak jak mówiłem, z tego co wiem, będzie to nowa karta w klaserze, tak jakby dodana i będą znowu trzy nowe itemki. I teraz wam mogę to zaprezentować w sumie, bo jestem tutaj na gierce. Tak jak dostaliśmy w tym lochu halloweenowym tego roku, dostaliśmy właśnie jak widzicie te trzy nowe itemy, które tutaj teraz wam pokazuję. Nie ma chyba dźwięków zgrywączonych, ale one nie są istotne w tym Filmie, więc, tak jak mówię, tutaj, jeżeli o to chodzi, to takie trzy itemki. A podobno w tym lochu, który ma być właśnie od przyszłego piątku, będzie kolejna, jakby strona w tym klaserze, i tam też będą trzy nowe itemki. Oznacza to po prostu, że jakby będziemy teraz z każdym legendarnym lochem mogli zdobywać te itemki, których nam brakuje, których nie mamy, i oprócz tego, jeszcze będzie się pojawiała kolejna strona na trzy itemki. To się będzie tak chyba powtarzało regularnie, cyklicznie, co zwiastuje nam jeszcze bardzo mnóstwo wręcz legendarnych lochów no bo wiadomo, no każdy loch po trzy itemy, potem od nowa trzy potem znowu trzy, no jakoś to pewnie inaczej wymyślą, no ale w każdym razie jeżeli to będzie kolejna strona, a tak ma być, no to tak jak mówię, lochów od groma będzie nowych no i tylko trzy nowem Niestety bądź też stety itemki Z tego co wiem, drop tych itemków ma być tak, że najpierw będą te trzy nowe, które dodadzą z tym lochem, potem będą te brakujące ze starego lochu no i potem będzie, będą po prostu powtórki już te, które mamy, nie? Taka ma być niby kolejność dropnięcia, szans dropienia, no ale jak to wyjdzie w praniu, no to się przekonamy, bo wiadomo, że różnie z tym bywa, ale to może napiszą nam tam dalej. Dobra, karczma, nowe połączenia eventów dla 2022 roku. No spoko, może coś ciekawszego będzie aniżeli teraz, teraz już mi się trochę tej eventy, szczerze mówiąc przejadły yy, troszeczkę za rzadko jest event twierdzy, mam wrażenie, dużo, zwłaszcza na nowych serwerach yy, się to bardziej przydaje tak naprawdę, yy, więc tutaj ok yy, Kowal, przeciągnięcie klejnotu na ubrany przedmiot, który nie ma miejsca na klejnot, spowoduje otworzenie się okienka z opcją dodaj miejsce na klejnot. O no, taka pierdoła, ale niech będzie. Opcje nowy, spersonalizowany kursor dla wersji przeglądarkowej oraz Steama. No dobra, niech to będzie jako nowość Wiedźma, nowy kursor dla zwojów zaklęć, yy, podziemia, nowe okienko. Informacyjne, gdy nie masz żadnych jednostek w podziemiach, a zamierzasz zabić bohatera, czyli, no, to chyba, jak dopiero ktoś rozpoczyna zabawę z podziemiem i, i coś takiego jest, to to wyskakuje. Przynajmniej tak mi się wydaje no i jeżeli chodzi o nowości to dosłownie tyle tylko i wyłącznie tyle, jakieś pierdółki jakieś takie małe rzeczy, no i głównie tutaj legendarny loch czyli to co już oczywiście mówiłem, dajcie w ogóle znać czy chcecie może nawet jutro, a wtedy bym przerzucił film z wojownika na czwartek, czy chcecie taki film jak się przygotować do legendarnego lochu, co musicie o nim wiedzieć i generalnie jak on tam mniej więcej działa, oczywiście każda edycja się czymś tam różni od poprzedniej, ale takie informacje ogólne pozostają niezmienione, więc jakby jeżeli chcecie taki film, to dajcie znać, może na jutro przygotuję. Lecimy dalej, czyli tak, teraz mamy zmiany. Legendarny loch, klątwy, które rzucają nam potworki są teraz, teraz zależne od piętra, na którym zajmują się komnaty. Znajdują się komnaty Od piętra 2+, legendarny log. Możesz teraz wygrać z balrogiem i uzyskać Uzdrowienie, Ok. Legendarny loch, zbalansowano obrażenia potworów Oraz szanse na błogosławieństwa i klątwy Na podstawie opinii graczy, spoko Zobaczymy, legendarny loch Zmieniono szatę graficzną potworów i pomieszczeń Legendarny loch, dodano informację Że niektóre błogosławieństwa i klątwy nie są aktywne W walkach z bossami No to to akurat spoko, bo na przykład ten taki ziomeczek Co zabijał na hita każdego przeciwnika On na bossów nie działał nie? więc yy, dobrze, że to dodali zwłaszcza dla nowych graczy, bo jak ktoś już któryś z rzędu ten legendarny loch yy, przechodzi no to wiadomo jak to wygląda yy, no i teraz dalej, lista sprawunków yy, przeformułowane wpisy lista sprawunków, manager areny odznaczony jeśli każdy budynek ma poziom 1+, yy, no to chyba spoko, ale i tak ta lista sprawunków ma o wiele większe yy, jakby możliwości, jeżeli by się to dało personalizować by ustawiać co ma nam się pokazywać co też nie, yy, ja zresztą dawałem taką sugestię, miała ona bardzo dużo pozytywnych opinii, no a niestety chyba w dalszym ciągu nic w tej kwestii się niestety nie zmieni. A szkoda, czat zmieniono. Położenie ikony czatu, klaser dokładności zmieniona. Laska szarego oraz dar salbadrieli. Nazwa i grafika: no niech będzie Karch ma Nieznacznie zmniejszony rozmiar ikon eventów. Karch ma zwiększona szansa na znalezienie szczęśliwych monet podczas eventu Szczęśliwy Dzień. A to akurat bardzo dużo ludzi właśnie miało problem, że praktycznie im w ogóle żadne monety nie wyleciały podczas tamtego eventu. To pamiętam. Arena, usunięto przestarzałe pole wyboru zapisz walkę dla walk na arenie pupila zwiększona szansa na odnalezienie pupila ziemi numer 16 oraz światła numer 16 spoko twierdza aplikację ulepszono pole kliknięcia przycisków jednostek i kopalni klejnotów gildia, nieaktywni liderzy Gildi 21 plus dni mogą zostać zdegradowani przez zwykłych członków po 365 dniach od teraz Okej, okay, niech będzie. Gildia teraz przycisk Miga, jeśli walka pupila gildyjnego jest możliwa. No i właśnie, ta ostatnia zmiana. Bardzo dużo osób chciało, żeby było coś takiego bo to co ja tak lecę ciurkiem to jakby są takie rzeczy wiecie, takie głównie pierdoły no nie muszę chyba nic tłumaczyć za bardzo, w tym legendarnym lochu to i tak wyjdzie w praniu jak to będzie dziać, bo oni cały czas się tym bawią, cały czas coś balansują coś zbalansują to jest OK. potem wychodzi że coś innego nie jest OK. no i tak ciągle są jakieś zmiany, no ale jeżeli chodzi o to ostatnie, że przycisk gildi miga jeśli walka pupila gildyjnego jest możliwa po części jest to wyjście na prośby graczy, naprzeciw prośbom graczy, dlatego że bardzo dużo osób zwłaszcza oficerów czy liderów chciało aby była taka ikonka od pupila gildyjnego jak mamy ikonkę portalu, czyli że po prostu mamy tam zaznaczone, jeżeli ktoś kliknął ten portal albo jeżeli go nie kliknął, tak samo walki gildyjne obrona atak, no i fajnie jakby jeszcze gdzieś tam wcisn wcisnęli właśnie tego pupila gildyjnego, no niestety tego akurat nie zrobili, ale chyba widzą, że coś jest na rzeczy no bo mamy, że miga nam gildia, jak nie zrobiliśmy tego pupila, no może to większej ilości graczy będzie przypominać że faktycznie trzeba go kliknąć, mimo że na liście sprawą też jest to widoczne, no ale w każdym razie może coś w tym kierunku w końcu zaczną robić. No mnie osobiście idrytuje, jak coś mi miga w grze i od razu chcę to jakby zobaczyć, odznaczyć i tak dalej. Więc może faktycznie zaczną co niektórzy tego wupia klikać, bo wiem, że sporo osób zapomina. No i mamy jeszcze naprawione błędy. Legendarny loch, przycisk statystyk, wstecz nie nakłada się już na siebie. Chat gildii, długie linki nie są już wyświetlane nieprawidłowo. Chat gildii, szepty otrzymane przez tego samego gracza nie są już łączone, co skutkowało brzydkim wyglądem. Postać dodano, brakujący separator tysięcy do liczby klepsydr, OK. Postać, wydobycie klejnotu nie wyświetla już zbroi w pozycji klejnotu. No, niech będzie, nie wiem o co tu chodzi, tak szczerze. Postać aplikacje. Naprawiono problem z wyświetlaniem wyskakujących okienek, atrybutów. Karszma hazardista nie wyświetla już korzyści z premium eventu po północy. Mm, a, no to ok, to wiem o co chodzi. Kowal, naprawiono problem z wyświetlaniem funkcji, zmień wygląd przy legendarnych przedmiotach. Pupile, przeciąganie owoców nie czyni ich już niewidzialnymi. Twierdza aplikacje. Zbyt szybkie wyszukiwanie klejnotów nie pomija już jednego wyszukiwania. Podziemia, liczba dusz podczas eventu diabetes Dużo pokrywa się już z tekstem podziemia. Gildia, lista członków nie przeskanuje, nie przeskakuje już na górę ekranu podczas przeglądania graczy na dole. O, to, to, co tak bardzo irytowało, zwłaszcza na początku, jak tworzyliście Gildię, i ja to też wielokrotnie sprawdzałem, kto ma jakie ulepszenia, kto już zrobił, kto nie zrobił, i co chwilę mi to przeskakiwało na górę. No to było tak irytujące. To akurat bardzo fajnie, że zmienili lepiej późno niż wcale lecimy dalej, poczta wiadomości można ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy podobnie jak na czacie poczta lista wiadomości nie przeskakuje już na górę ekranu po kliknięciu opcji nowa wiadomość, poczta naprawiono błąd nie masz żadnych wiadomości, mimo że masz oficjalny biuletyn shakes and fidget w skrzynce odbiorczej. a to słyszałem, że ludzie mieli takie problemy, poczta temat i data już się nie pokrywają sala chwały aplikacje naprawiono błąd z tekstem zastępczym, koło fortuny dodano separator brakujących tysięcy do liczby szczęśliwych monet, czyli to samo co sklep opcje opcję naprawiono błąd funkcji rozłącz się z facebookiem i opcję od teraz przełączanie języków natychmiast przełącza wszystkie wpisy tekstowe to zauważyłem powiem wam chyba z dwa dni temu jak zmieniałem sobie język gry z angielskiego tam na polski czy na odwrót, że właśnie musiałem się przelogować i dopiero wszystko się zmieniało a yy, nie działało to tak jak powinno, czyli od razu wszystko nie było właśnie tam załóżmy yy, po angielsku jak zmieniałem na angielski dopiero po przelogowaniu więc to chyba o to chodzi, no ale to dopiero kilka dni temu zauważyłem no i wszystko, tak wygląda aktualizacja. Tu wam tak na szybko przeleciałem. Kto chce to oczywiście, może sobie zatrzymać film, samemu prześledzić. Bo ja skupiłem się tylko na tym, co jakby według mnie jest najciekawsze. No i możecie dać znać, co wy o tej aktualizacji sądzicie. Napiszcie, no co? No, niby aktualizacja 11.0, numer okrągły. Więc w teorii sporo się powinno zmienić. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o zmiany i o naprawione błędy. To jest ok. Zajęli się kilkoma rzeczami, które faktycznie już od dawna były poruszane w, w community, powiedzmy, gry. No ale jeżeli chodzi o nowości, no to w dalszym ciągu tak naprawdę jest ich tyle co nic. Ciągle piszą, że po nowym begendzie będą nowości dodane. Teraz się nad tym skupiają. No więc czekamy, czekamy i zobaczymy, co faktycznie yy, przyniesie ten nowy begend i jakie nowe funkcje będą, jak już go ukończą. Yy, to wszystko z mojej strony. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie taki film. Jak się mniej więcej przygotować do legendarnego lochu, który wystartuje tak jak już widzicie już w piątek to wam go może wrzucę tak jak mówię jutro, ewentualnie w czwartek ten z wojownika, troszkę się on obsunie, ale tam jest, tam gadamy sobie luźno o klasach postaci, bo ktoś dał taki temat na odcinek plus klikam lochy na tym wojowniku, więc jakby chyba nie ma znaczenia czy wleci on jutro, czy pojutrze to tak czy siak odcinek będzie miał taką samą wartość, wydaje mi się. I chyba wszystko. Wszystko wam powiedziałem, także dajcie znać, to może coś przygotuję w notatniku i wam jutro po prostu nagram, bo to będziecie mieli jeszcze dwa dni, tak naprawdę do piątku, żeby się przygotować. To wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. Subiku z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discordę dla widzów na Twitcha. Możecie kliknąć, tak jak mówię, Subika, łapę w górę i w pierwszy link w opisie, który jest moim reflinkiem, prowadzi Was do Gierki. Możecie sobie w niego kliknąć. Jak ktoś jeszcze nie gra, to tam zagrać. I tak dalej. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.